Ostatnie słowo Jezusa według Ewangelii Mateusza. Ostatnie słowo, kropka nad i, co chciał powiedzieć Pan uczniom. Jakże ważne zdanie o Jego nieustannej obecności w Twoim życiu. O Jego nieustannym towarzyszeniu Tobie, każdemu z nas. O tym, że nigdy nie jesteś sam. Jestem z Wami. Jestem z Wami. Czyli jest z Tobą. Jest dla Ciebie. Jezus. Jestem z Wami. Jestem z Tobą. Jestem dla Ciebie. Pokojem. Miłością. Siłą. Mocą. Oparciem. Jestem dla Ciebie. Jestem z Tobą. Jezus mówi na zakończenie Ewangelii, aby nikt nie wątpił. Mówi to właśnie w czasie pożegnania w Galilei. Aby wszyscy o tym pamiętali. Aby wszyscy w to wierzyli. Jestem z Wami. Nigdy nie zapomina. Nigdy nie wychodzisz z Jego rąk. Nigdy On nie odchodzi i nie odejdzie. I Cię nie zostawi, Cię nie porzuci. W tym jednym zdaniu jest zawarta wielka prawda o nieustannej obecności Jezusa przy Tobie. O nieustannej bliskości Jezusa. O nieustannej obecności przy Tobie i dla Ciebie. Więc nigdy nie jesteś sam. A On jest obok, zawsze dostępny, zawsze dla Ciebie, zawsze blisko, zawsze czujny, nigdy nie śpi, nigdy nie odpoczywa, nie idzie na wolne, On czeka, On jest, On kocha. Jezus. Jestem z Wami, jestem z Tobą, z każdym z nas bez wyjątku. Miłująca obecność Jezusa. Wierna obecność Jezusa. I wszechmocna obecność Jezusa. Dla Ciebie, w Tobie, nieustannie. To jest najważniejsze. Dlatego każda msza święta przypomina Ci o tym, gdy kapłan mówi: Pan z Wami. Pan jest z Wami. Pan jest z Tobą. I przed Ewangelią: Pan z Wami. I gdy jest prefacja, za chwilę będzie: Pan z Wami. I przed błogosławieństwem na końcu: Pan z Wami. Aby każdy człowiek wiedział, że Bóg jest ze mną. Pan z Tobą. Pan blisko Ciebie. Pan dla Ciebie. Po Twojej stronie. Czyli nieustanna obecność Boga w Twoim życiu. Nieustanna. Miłująca. Boga, który jest wieczny. Święty, niezmienny, zawsze Cię kochający. I co mówi dziś nam Bóg na zakończenie tego kursu? Jestem z Wami przez wszystkie dni. Nie tylko w dni radosne, nie tylko w dni słoneczne, piękne, ale i wtedy, gdy jest grad, ulewa, deszcz, noc, ciemność. Jak Dawid modli się: choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, w tym psalmie 23, bo Ty jesteś ze mną. To jest to. Jestem z Wami. Bo Ty jesteś ze mną. Zła się nie ulęknę. Nie ulęknę się człowieka. Nie ulęknę się przeciwności. Nie ulęknę się kłopotów, prześladowań. Tych, którzy mnie nienawidzą, wrogów, nie ulęknę się okoliczności, sytuacji, tego, co może mi spotkać już jutro, bo Ty jesteś ze mną. Psalm 23. I to jest podstawa i oparcie dla chrześcijanina. Choćby przechodził przez ciemną dolinę, choćby lęki wciskały się we mnie, choćby były sytuacje zagrożenia, jak mówiliśmy wczoraj, różne burze, różne wiatry przeciwne, ciemność, noc, woda wlewa się do łodzi.
masz złamany, wszystko rozbite, oni w depresji, zniechęceniu, jesteś ze mną. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Czyli świadomość obecności Jezusa, bliskości Jezusa, wszechmocy Jezusa, to daje Ci pokój, to Cię uspokaja, to jest oparcie dla Ciebie. Więc cokolwiek się dzieje w naszym życiu, Ty jesteś ze mną. Jak uczy słowo Hebrajczyków 13:8, wczoraj i dziś ten sam, i jutro ten sam, i wciąż jesteś ze mną z całą swoją miłością, pokojem i wszechmocą. Pan mówi przez wszystkie dni, i te trudne, i te radosne, i te zwykłe, i te szare, i te codzienne. Jestem z wami przez wszystkie dni. Nigdy cię nie opuszcza, nigdy nie opuści, nigdy nie zostawi, nigdy nie skreśli, nie wydrapie z dowodu, nie znam go. Nigdy. Zawsze będzie, zawsze kochający. I to jest fundament naszego życia. Obecność i bliskość Twojego Boga. Dlatego Jezus, widzisz, jest nazwany Emanuelem. Bogiem z wami. Bogiem z nami. Bogiem bliskim. W Jezusie Bóg się przybliżył. W Jezusie Bóg stał się bliski. Bliski. Najbliższy, jak tylko możesz sobie to wyobrazić, jest na wyciągnięcie ręki. Blisko Ciebie i w Tobie. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, zawsze i wszędzie. Gdzie Ty pójdziesz, tam pójdzie za Tobą Twój Bóg. Ty w lewo, On w lewo. Ty w prawo, On w prawo. Ty jedziesz do pracy, On tam idzie z Tobą. Ty idziesz do szkoły, na uczelnię, On tam idzie z Tobą. Ty jedziesz odpoczywać, On idzie z Tobą. On z Tobą podróżuje, On z Tobą jest w każdej sytuacji. Kiedy Bóg mówi do Jozuego, będę z Tobą. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, oznacza to nieustannie. Gdzie ty, tam twój Bóg. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, mówi Bóg do Jozuego. Wszędzie, gdziekolwiek się udasz, zawsze i wszędzie, tam Bóg przy tobie. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, ja jestem z tobą. Jozue 1:9. A więc wiesz, a więc ufaj, a więc trwaj w tej postawie wiary. Mój Boże, mój Ojcze, jesteś przy mnie nieustannie. I to przeżywali wszyscy bohaterowie Biblii, by w sytuacjach zagrożenia uświadamiać sobie, mój Bóg jest przy mnie. Mój Bóg jest ze mną, blisko, intymnie. Nigdy nie zapomina, nie zostawia mnie. Zawsze mi towarzyszy. Dzisiaj usłyszane słowo z Dziejów Apostolskich, 27 rozdział Dziejów, kiedy Paweł płynie do Rzymu, kiedy płynie na okręcie, kiedy przeżywają bardzo trudne chwile, cała załoga, żołnierze, żeglarze, święty Paweł, Łukasz jest razem z nim, apostoł, Łukasz, który wszystko spisuje, ale on przeżył chwilę grozy. Nie dość, że w tym wszystkim uczestniczył, to jeszcze musiał notować, nie było komputera, ręka mu się trzęsła, leje się woda, pada deszcz, ciemność, noc, a Łukasz notuje to wszystko, co się dzieje. Akcja była bardzo żywa, dynamiczna. Oto oni płyną, płyną do Rzymu. I co? Znów się zaczyna to samo, co w Ewangelii. Wiatr był przeciwny, pod prąd, przy przeciwności, przy trudności. Dzieje 27:4. Wiatry były przeciwne. Chcą dobić do brzegu. Chcą się gdzieś zbliżyć, odpocząć, na chwilę nabrać siły. Słowo mówi 27:7. Wiatr nie pozwalał nam przybić do brzegu. Nie ma wytchnienia. Płyną dalej. Wśród trudności. Słowo dalej mówi 27:8. Płyną z trudem. Płyną wśród przeciwności. Z trudem i brakuje im coraz bardziej siły. Sytuacja robi się niebezpieczna. Zagrożenie niebezpieczeństwa. Paweł mówi, żegluga stała się niebezpieczna do całej załogi. Paweł mówi, uważajcie,
Żegluga zagraża naszemu życiu, może wyrządzić szkodę ładunkowi, nam wszystkim, naszemu życiu. Paweł widzi, że jest zagrożenie życia, zagrożenie dla wszystkich, nie tylko dla niego. Upomina ich, budzi uwagę, a sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza. Zamiast lepiej, to coraz gorzej. I tak bywa czasami w sytuacjach trudnych i zmagania. Zamiast lepiej, to gorzej. A im gorzej, to tym lepiej. Dlaczego? Bo wtedy objawi się większa chwała Boga. Objawi się bardziej Bóg, który uratuje i przekona cię, że to nie ty, nie ja, ale On. I gdy oni wejdą w sytuację, że wiszą na włosku, że jest już totalnie źle, wtedy objawi się chwała i wszechmoc Boga, który zainterweniuje w piękny sposób, by ich ocalić, ale przechodzą przez lęk. Przechodzą przez sytuację zagrożenia. Uczucie lęku wzrasta w tym momencie coraz bardziej. Zamiast lepiej, to gorzej. Niedługo potem spada nad nich jeszcze większy, gwałtowny wiatr i okręt został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi już zupełnie. Zdaliśmy się na jego łaskę i poniosły nas fale. Już nic nie mogą zrobić. Już muszą się poddać. Już maszty złamane, żagle leżą w wodzie, łódka miotana to tu, to tam i na domiar złego wielka gwałtowna burza. Miotała nami gwałtowna burza. Żeglarze są coraz bardziej załamani. Pozbywają się ładunku. Myślą, że tak ulżą okrętowi. Wyrzucają go za burtę. Trzeciego dnia wyrzucają cały sprzęt okrętowy. Gaśnie nadzieja. I teraz słowo, 20 werset. Wiele dni, ani słońce, ani nie pokazywały się gwiazdy, ani słońce, niesłabnąca nawałnica szalała. Niesłabnąca nawałnica szalała, czyli jest coraz gorzej. I znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. Koniec. Pozostaje czekanie na śmierć. W takiej sytuacji jest Paweł, apostoł, gdy płynie do Rzymu. Znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. I mogą być takie sytuacje w życiu, że po ludzku wszystko jest stracone. Że po ludzku zrobiłem, co mogłem, koniec. I nie ma już nadziei. Wydaje się, że nie ma już nadziei. Znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. I jeszcze gorzej. Nie tylko to. Postanowili już czekać tylko na śmierć. Nawet już jeść nie chcieli, pić nie chcieli, są zupełnie załamani. I wtedy przychodzi Bóg i posyła anioła. I wtedy mówi przez świętego Pawła: radzę wam być dobrej myśli. Radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt tej nocy, tej ciemnej nocy. Ukazał mi się anioł Pana, mówi święty Paweł i powiedział: nie bój się, Pawle, ocaleją wszyscy ci, którzy razem z tobą płyną. Jakże ważne w takich momentach jest słyszeć Słowo Boże. Słyszeć, co Bóg mówi do mnie, do głębi mego serca. Niezależnie od tego, co jest na zewnątrz ciebie, niezależnie od tego, co widzą twoje oczy, słyszeć Słowo Boże w głębi serca i trzymać się Słowa Bożego. Paweł słyszy Słowo Boże i trzyma się Słowa Bożego i mocą Słowa Bożego podtrzymuje wszystkich innych, którzy są razem z nim. Mówi, powtarza to samo. Bądźcie więc dobrej myśli, bo ufam Bogu, że dotrzyma słowa. Ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedział.
To jest oparcie się na Słowie Bożym, na Biblii. Ufam Bogu, mówi Paweł, że będzie tak, jak mi Bóg powiedział. Ufam Słowu Bożemu, że Bóg wypełni swoje Słowo. I Paweł się trzyma Słowa Bożego. Paweł swoją ufność i nadzieję opiera na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym, na Słowie, które przyniósł do niego anioł. I dlatego sam w to najpierw uwierzył, a potem mówi innym: bądźcie dobrej myśli, nie traćcie nadziei, sytuacja jest trudna, ale Bóg dotrzyma słowa. Amen. Amen. I ty bądź dobrej myśli w sytuacjach kryzysowych i trudnych. Bądź dobrej myśli, bo z tobą jest Bóg. Bądź dobrej myśli i opieraj się na Piśmie Świętym. Opieraj się na Słowie Bożym. Opieraj się na swojej wspólnocie, na tym, co Bóg ci daje. Paweł apostoł zrozumiał to i mocą tego doświadczenia płyną dalej. Nie zniechęcają się. Nic się nie zmienia, ale serca są już inne. To jest najważniejsze, co mówiliśmy w tym kursie. To w sercu. Tutaj ma być odwaga. Tu w sercu ma być ufność. To w sercu ma być wiara niegasnąca, niezmienna, jak Maksymilian Kolbe do końca więzieniu. Ufność, wiara, wytrwałość, niezależnie od sytuacji, w której on się znalazł. Jezus mówi ci dziś, na koniec tego kursu: pamiętaj o mojej nieustannej, miłującej obecności, która zawsze ci towarzyszy. Jezus mówi ci: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus mówi ci: bądź dobrej myśli, nawet jeśli wisisz na włosku, nawet jeśli Bóg dopuści taką sytuację trudną, ryzykowną, niebezpieczną, On jest z tobą. Co ty masz wtedy zrobić? Nie panikować. Masz Ducha Świętego. Jak mówiliśmy wcześniej, masz ducha mocy, masz ducha miłości, masz ducha trzeźwego myślenia w swoim sercu. Zachowaj pokój serca, zachowaj równowagę. Proś Boga w modlitwie: Ojcze mój, przyjdź ze Słowem. Co robić? Jak wytrwać? Jak przeciwstawić się temu? Jak wytrwać w ufności? A Słowo Boże będzie fundamentem. Słowo Boże będzie oparciem. Da ci siłę i trzymaj się Słowa Bożego. I ufaj i wierz, jak Paweł: ufam Bogu, bo wiem, że będzie tak, jak mi powiedział. I dopłynęli szczęśliwie do Malty. Okręt rozbił się zupełnie, ale oni cali dopłynęli już w ław i przeżyli. To jest prowadzenie Boże. To jest prowadzenie każdego z nas. Paweł na koniec mówi do nich: posilcie się, zjedzcie coś, trwacie w głodzie, trwacie w poście, w nędzy, w oczekiwaniu, bez żadnego posiłku, mówi do nich. Proszę was, posilcie się, mówi do całej załogi. Posilcie się, to przyczyni się do waszego ocalenia. Zjedzcie coś, bowiem z was włos z głowy wam nie spadnie. I wtedy, co się dzieje? Bierze chleb na oczach wszystkich. Łamie ten chleb. Wszyscy się jednoczą. Zaczynają jeść. Nabierają otuchy. Posilili się. Umocnili się we wspólnocie wiary. Nie wiemy dziś, czy to była Eucharystia na okręcie. Może to była Eucharystia, łamanie chleba, ale na pewno było to doświadczenie zjednoczonej wspólnoty. 276 osób na okręcie. Kiedy się najedli, czuli się razem, czuli się zjednoczeni, czuli się umocnieni i płynęli dalej. Podcinali kotwice, zostawili je w morzu, pozostawili ostatni jeden żagiel, który miał ich doprowadzić do jakiegoś brzegu, i tak dali się prowadzić Duchowi Świętemu, ufając, że będzie szczęśliwy port przed nimi.
Okręt ostatecznie się rozbił, ale nic im się nie stało. Widzisz, w tej sytuacji Pan daje ci na drodze twojego życia Eucharystię. Pan daje ci swoją ucztę miłości, byś i ty, który płyniesz przez różne sztormy, przeciwności, nie liczył tylko na siebie. Liczył na Słowo Boże, przyjmował Eucharystię, trwał we wspólnocie razem, karmił się ciałem Jezusa. O, dzięki temu nabierasz sił, dzięki temu wzmacniasz swe serce. Słowem, modlitwą, Eucharystią i wspólnotą, która buduje twoją wiarę. W ten sposób umocnieni, oni dopłynęli i ty dopłyniesz na Bożą chwałę. Amen. O moc, o ducha mocy, o ducha miłości, o ducha trzeźwego myślenia, o głęboką relację z Ojcem, w ogrójcu naszego życia, o wytrwałość w przeciwnościach, gdy będziemy w piecu utrapienia, w ogniu utrapień, jak Szadrak, Meszak, Abednego. Daj nam wytrwałość i męstwo, ufność i zdecydowanie. Daj nam także cierpliwość, gdy wiatr będzie przeciwny, gdy będzie ciemna noc, a my mamy płynąć na drugą stronę, jak uczniowie. Daj nam, Ojcze, ducha odwagi i męstwa, zaufania, zawierzenia, byśmy niczego się nie bali, jak powiedziałeś do Gedeona, byśmy byli mężni i mocni, jak powiedziałeś do Jozłego, byśmy byli zawsze z Tobą, o czym Ty przypominasz, mówiąc, jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te prośby, te wszystkie błagania, abyśmy byli wolni od wszelkiej trwogi, niepokoju i lęku, składane z intencją tej mszy świętej na ten ołtarz. I prosimy Cię, Chryste, całe nasze życie obmyj, uświęć swoją przenajświętszą krwią na tej Golgocie, która się tutaj uobecnia na Bożą chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen.